Cześć, dzień dobry, ja nazywam się Gabriela Deda i witam Cię w kolejnym odcinku na tym kanale. Dzisiaj przychodzę do Ciebie z ostatnim podsumowaniem 2020 roku. Opowiem Ci o najgorszych książkach, jakie w ubiegłym roku przeczytałam. I będą to w większości książki słabe, które mi się nie spodobały, oprócz jednej, która może nie jest tak bardzo złą książką, ale bardzo, bardzo mnie rozczarowała. Nie przedłużając, myślę, że właśnie od niej zacznę. Książką, która w tym roku rozczarowała mnie zdecydowanie najbardziej ze wszystkich, jakie czytałam, jest Mur duchów Sary Moss, ponieważ o tej książce, książeczce niewielkiej, mówiło się na BookTubie bardzo, bardzo dużo. W zasadzie były takie dwa tygodnie, kiedy co chwilę wyskakiwały mi nowe filmy z zachwytami na temat tej książki, więc ja czym prędzej pobiegłam do księgarni, żeby Mur duchów kupić i bardzo nietypowo jak na mnie od razu się za nią wzięłam, bo zazwyczaj kiedy książkę kupuję, no to ona leży i czeka na swoją kolej, aż nagle najdzie mnie ochota. No ale tutaj byłam tak nakręcona tymi wszystkimi pozytywnymi opiniami, że musiałam ją przeczytać już teraz od razu. Mur duchów jest o rodzinie, o ojcu, żonie i córce. Jest to rodzina, która jedzie na obóz antropologiczny, ponieważ ojciec, głowa tej rodziny, jest strasznym, ogromnym miłośnikiem historii Wielkiej Brytanii i na tym obozie chce pożyć wraz ze swoją rodziną, tak jak żyli ludzie w czasie epoki żelaza. No i brzmi to całkiem normalnie. Myślę, że nie zwróciłabym na tę książkę uwagi, gdybym wiedziała tylko tyle. No ale rozchodzi się tutaj głównie o to, że ojciec jest człowiekiem przemocowym. Znęca się psychicznie i fizycznie zarówno nad swoją żoną, jak i nad swoją córką. Narratorką w tej książce jest właśnie ta kilkunastoletnia dziewczyna, której imienia szczerze mówiąc już nie pamiętam. I ta książka ma bardzo, bardzo specyficzny styl. To jest w zasadzie ciągły monolog tej autorki. Nie ma tutaj wyróżnionych dialogów, nie ma tutaj zbyt wielu akapitów. Jest bardzo, bardzo specyficznie ta pozycja napisana. No i ona, mimo że jest tak niewielkich rozmiarów, to rzeczywiście jest pełna treści, ma swój klimat, mamy tutaj takie poczucie bezradności, poczucie wiszącego nad nami zła, tej brutalności i przemocy. No i mimo tego ta książka nie wywołała u mnie takich emocji, jakich ja się spodziewałam. Naprawdę sądziłam, że ona tak bardzo wgryzie się w moją duszę, w mój umysł, że zostanie ze mną na długo, ponieważ właśnie tyle dobrego o tej książce słyszałam, że jest tak bardzo przejmująca, że jest tak mocno wgryzająca się w czytelnika, że zostawia nas z takim poczuciem bezradności, że w zasadzie nie będziemy za bardzo wiedzieli, co ze sobą zrobić po tej pozycji. No a niestety ja tego w ogóle nie dostałam. I nie chcę powiedzieć, że to jest książka jedna z najgorszych, jaką przeczytałam. Nie, ja ją oceniłam chyba na połowę skali, 5 na 10, tak mi się wydaje. No ale to było zdecydowanie największe rozczarowanie, bo ja byłam na tę książkę szalenie, szalenie nakręcona. Bardzo chciałam ją przeczytać i spodziewałam się, że te emocje mnie po prostu zaleją, że Mur duchów będzie we mnie siedział naprawdę przez bardzo, bardzo długi czas i Sara Moss nie da mi o sobie zapomnieć. Niestety zapomniałam o niej całkiem szybko i nie zostawiła we mnie tego, czego chciałam, ale nie będzie to moja ostatnia przygoda z tą autorką. Na pewno spróbuję przeczytać jeszcze jej Nocne czuwanie, które sobie kupiłam jakiś czas temu, ponieważ lubię dawać drugą, czasami nawet kolejną szansę autorom, bo być może po prostu Mur duchów to nie jest do końca moja stylistyka, być może to nie jest to, czego ja w literaturze szukam, ale myślę, że w Sarze Moss tkwi pewien potencjał, który trafi również do mnie i myślę, że choćby w Nocnym czuwaniu uda mi się to znaleźć. Mam przynajmniej taką nadzieję, ale niestety Mur duchów no, musi trafić do największych rozczarowań 2020 roku dla mnie. Dalej mamy dwie książki polskich autorek: Serce z piernika Magdaleny Kordel i Najcenniejszy podarunek Klaudii Bianek. I szczerze mówiąc, w poprzednich latach najpewniej
nie wstawiłabym tych książek do takiego zestawienia. Po prostu byłyby słabe, frustrujące, ale przeszłabym nad nimi do porządku dziennego, przeszłabym nad nimi obojętnie, zapomniałabym o nich po jakimś czasie. Ale niestety tak się niefortunnie złożyło, że Serce z piernika to była pierwsza książka, którą przeczytałam w 2020 roku, a Najcenniejszy podarunek była książką ostatnią. A ja takie rzeczy sobie mocno cenię, zwracam uwagę na to, co czytam na początku i na końcu, no dlatego te książki tutaj się znajdują, ponieważ gdzieś tam zapadły mi mocno przez to właśnie w pamięci. Plus mam wrażenie, że szczególnie Najcenniejszy podarunek już przechylił szalę mojej frustracji, mojej złości na polskie autorki, ponieważ wszystkie te pozycje obyczajowe, już o tym mówiłam w podsumowaniu grudnia, mam wrażenie, że piszą na jedno kopyto. I bardzo, bardzo jest to dla mnie rozczarowujące. Zarówno Klaudia Bianek, jak i Magdalena Kordel stworzyły swoje bohaterki niezwykle irytujące, głupie, naiwne i takie, które wzbudzają więcej negatywnych emocji niż jakichkolwiek pozytywnych. A mamy przecież tutaj romanse, obyczajówki, książki, które mają nas odprężyć, mają nam dać troszkę radości, wprowadzić nas w świąteczny klimat, bo obie te książki właśnie są takimi świątecznymi czytadłami. No niestety żadne z tych pozytywnych emocji nie pojawiły się u mnie podczas lektury obu tych książek i to po prostu już przechyliło szale. Ja chyba nie mam już w sobie więcej siły, żeby męczyć się z takimi pozycjami, z takimi naiwnymi bohaterkami, głupimi, dorosłymi kobietami, które zachowują się jak kilkunastolatki. That's enough. Naprawdę jestem już tym zdecydowanie zbyt zdenerwowana, sfrustrowana, zirytowana i zarówno Serce z piernika, jak i Najcenniejszy podarunek to były moje pierwsze i ostatnie przygody z tymi autorkami. Myślę, że już więcej po takie książki nie sięgnę. Myślę, że jeśli chodzi o książki jakieś świąteczne, to tak jak mówiłam, raczej będę szukać pozycji wśród zagranicznych autorek, bo no nie, po prostu ja już nie mam siły na takie książki. Jedną z najbardziej męczących książek, którą przeczytałam w 2020 roku, był zdecydowanie debiut literacki. Nazywam się Steven Florida. Ojejku, o czym była ta książka? Nie pamiętam. Nie pamiętam, pamiętam, że niesamowicie mnie zmęczyła. Pamiętam, że była nudna jak flaki z olejem i że chciałam ją przeczytać jak najszybciej i chyba te ponad 400 stron przeczytałam w 2 albo 3 dni, bo tak bardzo nie mogłam się doczekać, żeby ją już w końcu skończyć. Ta książka była reklamowana jako pełna takiej męskości, testosteronu, bólu łez, potu i tak dalej. I może rzeczywiście troszkę takich rzeczy w tej książce jest, ale zupełnie nie w takim klimacie, jaki by mnie do tej książki ciągnął. Zupełnie to wszystko się gdzieś tam rozlazło temu autorowi. Stało się to po prostu szalenie nudne i naprawdę nie rozumiem, skąd aż tyle pozytywnych opinii na temat tej pozycji, bo ta książka, szczególnie na BookTubie, odbiła się całkiem szerokim echem i o niej było dosyć głośno. I ja nie wiem dlaczego, nie wiem skąd się to wzięło, jaki jest tego powód, jakoś wszystkie te argumenty, które są gdzieś tam wysuwane w obronie tej książki, kompletnie do mnie nie trafiają. Tak jak mówię, ja teraz nawet nie pamiętam za bardzo, o czym ta pozycja była. Pamiętam Stevena Florydę, głównego bohatera, który był bokserem, przygotowywał się do jakiejś walki i opisywał swoje różne tam potyczki, przygody i to, jak próbował się do tej walki przygotować, ale nic więcej, naprawdę nie potrafię podać absolutnie żadnego innego szczegółu. Bardzo szybko zamknęłam tę książkę i wrzuciłam ją gdzieś na sam tył mojej głowy, żeby jak najszybciej o niej zapomnieć, żeby się nią w ogóle nie przejmować, ponieważ niestety Steven Florida to jest katastrofa literacka jak dla mnie i nie wiem, czy ten autor planuje coś jeszcze napisać i jeśli tak, to ja na 100% po to nie sięgnę. Teraz coś,
co być może zirytuje duże grono moich odbiorców, ale jeśli słuchałaś kiedykolwiek moich podcastów literackich, no to nie będzie to dla Ciebie niespodzianką, że z panem Stephenem Kingiem nie jest mi po drodze od naprawdę wielu, wielu lat. Czytałam już sporo jego książek, w zasadzie każdą byłam rozczarowana, ale z jakiegoś powodu stwierdziłam, że sięgnięcie po to, które ma ponad 1100 stron, będzie dobrym pomysłem. Jak się domyślasz, nie było to dobrym pomysłem. Ojejku, ta książka jest po prostu okropna. Kompletnie nie rozumiem jej fenomenu. Mam wrażenie, że jest to taka zacięta płyta. King sobie wymyślił jakąś historię, wybrał 7 bohaterów, a później 7 razy opowiadał nam to samo z perspektywy tych różnych 7 osób. I to jeszcze kiedy te osoby były dziećmi i kiedy były dorosłe. W zasadzie mamy tutaj cały czas bardzo podobne historie, powtarzane raz za razem przez kolejnych bohaterów. To było tak szalenie nudne, tak szalenie nieangażujące, że ja w ogóle nie wiem, jakim cudem przebrnęłam przez tę książkę. Niestety mam taką ogromną wadę, że nie porzucam książek, które mi się nie podobały. Naprawdę jest bardzo niewiele takich pozycji, które gdzieś tam zostały niedokończone przeze mnie i uważam, że to zmarnowało bardzo dużą część miesiąca u mnie, bo długo ją czytałam, przez to, że szalenie się męczyłam. W ogóle nie byłam wciągnięta w tę historię, nie czułam się kompletnie zaangażowana. Muszę jej oddać to, że straszy, ale to też nie jest dla mnie jakoś super zaskakujące, ponieważ ja jestem osobą, która boi się absolutnie wszystkiego. Bardzo łatwo jest mnie wystraszyć, dlatego to też nie jest wielki wyczyn, ale rzeczywiście miałam gdzieś tam jakieś różne małe schizy przez tę książkę. No ale tak jak mówię, to nie jest jakoś szalenie trudne zadanie dla autorów w moim przypadku. To, co chyba już przechyliło szale goryczy, to była końcówka tej książki i jedna ze scen, która była tak niepokojąca, tak absurdalna i tak obrzydliwa, że ja w ogóle nie wiem, co Stephen King miał w głowie, pisząc ją. Oczywiście nie będę tutaj mówić, o jaką scenę chodzi, jeśli jeszcze tej książki nie czytałaś, a masz ochotę, ale na pewno będziesz wiedziała, jeśli tę książkę przeczytasz, albo jeśli już ją czytałaś, to doskonale wiesz, o którą scenę mi chodzi. Ja po prostu nie wiedziałam, co mam ze sobą zrobić po jej przeczytaniu. Ona była zaskakująca, to prawda, ale w najgorszy możliwy sposób. To było zaskoczenie po prostu obleśne, okropne, obrzydliwe. Nie wiem, dlaczego się tutaj znalazło i po prostu to doprowadziło mnie niemal do furii, kiedy już kończyłam, kiedy już miałam nadzieję na jakieś chociaż ciekawe zakończenie, żeby to 1100 stron zostało zwieńczone jakimś ciekawym, interesującym zakończeniem. No już tylko tego się trzymałam, a potem Stephen King uderzył mnie w twarz jedną sceną, która po prostu była obrzydliwa, okropna. Bardzo, bardzo tej książki nie polecam. Gdyby ona była, nie wiem, 1/5 swojej objętości, 1/4 może, no to jeszcze inaczej bym podchodziła do tej książki, ale 1100 stron na opowiedzenie tak prostej historii, zdecydowanie za dużo. Moim zdaniem zupełna szkoda czasu, ale tak jak mówię, ja ze Stephenem Kingiem nie mam po drodze od lat. Zdecydowanie wolę innych twórców, którzy piszą w takich gatunkach, na przykład Dina Kuntza, który znalazł się w moich najlepszych powieściach 2020 roku. Bardzo serdecznie Cię zachęcam do tego filmu, do obejrzenia, żebyś mogła poczytać coś fajniejszego, jakiś fajniejszy horror, thriller niż to Stephena Kinga. Moim numerem 1, jeśli chodzi o najgorsze książki 2020 roku, jest zdecydowanie Oswoić Hiszpanię Joanny Lesnau. Być może nie słyszałaś o tej książce, jest to całkiem prawdopodobne i nie masz czego żałować. Zupełnie nie. Ja tę książkę dostałam w ramach klubu recenzenta w portalu Na Kanapie i bardzo się na nią cieszyłam, ponieważ czytałam ją chyba w kwietniu, czyli w momencie, kiedy wszyscy siedzieliśmy w domu i jeszcze nie byliśmy do tego tak mocno przyzwyczajeni, więc stwierdziłam, że czytanie o pięknej, gorącej Hiszpanii będzie naprawdę super sprawą. No ale niestety okazało się, że ta książka jest najgorszą, jest numerem 1, jeśli chodzi o najsłabsze książki, które w ubiegłym roku przeczytałam. Męczyłam się z nią strasznie, całe 2 dni, bardzo zależało mi, żeby ją dokończyć jak najszybciej i poczułam niewyobrażalną ulgę, kiedy w końcu zamknęłam ostatnią stronę i mogłam powiedzieć, że skończyłam. Ta książka jest
nieangażująca przede wszystkim i jest szalenie, szalenie nudna, ponieważ autorka jedzie ze swoją rodziną do Hiszpanii, no i opisuje swoje różne przygody, tylko wyobraź sobie książkę, kiedy ktoś jedzie do Rybnika, Sosnowca, do Kalisza i zachwyca się, naprawdę, zachwyca się na kilka stron pomnikiem, który stoi na środku tego Kalisza, Rybnika i tak dalej. Jakby to w ogóle nie jest angażujące, to w ogóle nie jest ciekawe, szczególnie kiedy sobie oglądasz zdjęcia, które też tutaj są zamieszczone i okazuje się, że to nie jest nic szczególnego. Te wszystkie legendy, które są tutaj tak z tyłu na okładce zachwalane, są nudne jak flaki z olejem. Ta książka się ciągnie niesamowicie i po prostu jest fatalna, fatalna. Dialogi są okropne, takie bardzo przeintelektualizowane, podczas gdy nikt normalny tak nie mówi, a już na pewno nie rodzina, która wyjeżdża sobie na beztroskie wakacje. Być może moja opinia wynika z tego, że mój styl podróżowania jest diametralnie różny od tego, jak podróżuje najwyraźniej Joanna Lesnau. No ale nawet jeśli mamy inne style podróżowania, to mimo wszystko książka to książka i powinna być angażująca, powinna być nieźle napisana, powinna opowiadać coś ciekawego, nieść ze sobą jakąś wartość, no jakkolwiek tego czytelnika zaangażować, a tutaj niestety nie było nic z tych rzeczy. Przemęczyłam się bardzo. Co więcej, tutaj na okładce jest napisane, że to jest tom pierwszy i jeśli wyjdzie tom drugi i trzeci, to będę bardzo zaskoczona, że ktoś postanowił to nadal wydawać. No ale zobaczymy, ja na pewno nie będę sięgać, nie będę się tym interesować. Oswoić Hiszpanię z tym momentem właśnie odkładam z tyłu mojej głowy i niech ta książka zostanie zamknięta w takim pudełku zapomnienia. Bardzo dziękuję Ci za obejrzenie tych moich najgorszych książek. Daj znać, jakie książki znalazły się na Twojej niechlubnej liście i daj znać, czy czytałaś którąś z tych pozycji, o której dzisiaj Ci mówiłam. Jakie masz zdanie? Być może będziesz chciała stanąć w obronie którejś z tych książek. Zapraszam serdecznie. Dyskusja merytoryczna zawsze jest mile widziana. Myślę, że pojawi się tutaj kilka osób, przynajmniej kilka, które będą miały mi troszkę za złe to, że znalazł się tutaj Stephen King, ponieważ wiemy doskonale, że Stephen King w Polsce ma jakieś niewyobrażalne poparcie i rzesze fanów. No niestety ja do tych fanów się nie zaliczam, ale jeśli masz ochotę ze mną podyskutować o tej książce, bardzo, bardzo chętnie to zrobię. Szczególnie jeśli właśnie jest już za tobą, znasz końcówkę i możemy sobie podyskutować o tej książce, o końcówce tej powieści. Bardzo serdecznie Cię zapraszam. No a tymczasem dziękuję za obejrzenie i do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!